Marzysz o prawdziwym kinie Dolby Atmos w domu, a masz małe pokoje i nawet może betonowe ściany? Mam coś dla Ciebie. SFS Prime Elevation Speaker. Czyli głośniki, które możesz zamontować na ścianie lub na suficie. Wiem, że są dwie wersje. Przynajmniej na stronie producenta, jak wchodzisz, to możesz wybrać dwie wersje. Jedna wersja jest to... myślę, że to jest starsza wersja, którą można montować na ścianach, a nowsza wersja ma już w środku taki bracket, żeby można było przywiercić ten bracket do sufitu i przykręcić. Specjalnie pytałem przed zakupem w sklepie, czy to jest ta wersja z tym montażem na sufit, bo po prostu chcę przykręcić to do sufitu. No, powiedziano mi, że tak, więc dokonałem zakupu. Aczkolwiek mam tu pewne obawy, bo na pudełku jest napisane zawartość i tutaj nie ma nic, jak i na zdjęciu, o tym właśnie brakecie na sufit. No może pudełka są takie same, a w środku będzie. No mam nadzieję, że nie jest to jakby starsza wersja. No bo... ja nie mogę tego przykręcić do ściany, muszę to przykręcić, nie ma miejsca. To musi być na suficie. Tak jak prawdziwy Dolby Atmos. To co? Otwieramy i zobaczymy. No dobra. Co my tu mamy? Czy mamy bracket na sufit? To nie jest na sufit, to nie jest. No ja już widzę, że to nie jest na sufit. No nie ma. Nie ma braketu na sufit. To jest wszystko, to się przykręca do głośnika, a to się przykręca do ściany. Do sufitu nie ma braketu. I tak to jest właśnie. Nie wiem, czy tam osoba niekompetentna pracuje, czy coś. No i co ja mam z tym zrobić? No to teraz to ja to muszę zwrócić. No, co ja z tym zrobię? Gdzie ja sobie to przykręcę? Tak wyglądają, panie kolego. Zobacz, tutaj jest głośniczek o średnicy 10 cm. Czyli ogromny to on nie jest. To nie jest na magnes, tylko to jest na wcisk. Ale za to logo SFS jest na magnes. I jakbyś je postawił w ten sposób, albo w ten sposób, albo w ten sposób, to zawsze to logo możesz sobie już przekręcić tak jak chcesz. Jeśli cię tak w ogóle logo tam... estetycznie sprawa. No, możesz to zrobić. Fajnie pomyślane, że coś takiego jest. Dość mocny magnes. Tak. Z tyłu mają Bass Reflex, już się tam powinien sobie podłączyć. Z tyłu mają, ale jeszcze ich nie odpalałem, wiesz? Bass Reflex, no jest na uchwyt. No i tak mówiłem z tym uchwytem. Jest taka sprawa, że jeszcze nie napisałem do sklepu, ale zaraz im napiszę, że zrzadzili, nie znają się. Widzicie, w Rzeszowie jest Nautilus 2, tylko że tam jest. Tam jest taki facet, siedzi, on tam jest, on ma taką wiedzę, panie. No ja kupiłem w innym sklepie, bo chciałem zaoszczędzić trochę kasy. No Kirusie, no trzeba zapłacić, tutaj za wiedzę się płaci, wiedza jest najdroższa na świecie. A ja kupiłem w innym sklepie i tam zrzadził. Ale napisałem do producenta, że kupiłem i nie mam tego takiego braketu do zaczaśnięcia na sufit. I dosłownie w 3 minuty mi odpisali, ok, we send you everything you want. No i no to give me all. No to wysłali, już mają mi dzisiaj wysłać w ten sam dzień. To nie jest jak piszesz do supportu i oni ci odpisują za 2 tygodnie. W 5 minut mi odpisali, ja im odpisałem i oni mi za 3 minuty znowu odpisali. Wszystko zajęło mi 10 minut top. Tak wszystko załatwiłem i mają mi wysłać. Mam nadzieję, że wszystko wyślą. Nie wiem, co powiem na celnym, jak przyjdzie, bo to chyba z Ameryki. Nie? Co im powiem? Co pan ma, co to przysłali panu w paczce? No wszystko. To jest sklep.
Słuchaj, jest ten bracket, on jednak, on trochę ciasno jednak chodzi, więc może mi nie be, może na razie spróbujemy powiesić bez tego, nie? Dzisiaj może tego nie będziemy robić, bo się robi późno, a ja jeszcze jutro trzeba do pracy. Myślisz, że siedzi tylko słucha muzyki? No właśnie. Chciałbym tak, ale się, to się tak nie da. Zobacz, to nawet ciężko wchodzi, nawet bardzo ciężko, jestem zdziwiony. Kurczę, jak ja to przykręcę do, z tyłu do głośnika, czy ja będę w stanie to zamontować. Ja chłopie, tak nie jestem w stanie tego zamontować. A co dopiero z tym braketem? Ja nie wiem, jak ja to zamontuję. Jak ja to zamontuję, patrz, już to wchodzi ciasny jak jasny gwint. A ta część będzie przykręcona do głośnika, że ja będę czegoś nie wyrwał. Chłopie, to jest... Kurde. No nie będzie to proste, ale spróbujemy. Dobra. Zresztą ręka czerwona. No to jak to zrobić przykręcone na głośniku, żebym nie wyrwał tutaj tego uchwytu, nie? No ale to, dobra, mniejsza o tym. Tak, to są głośniki, proszę ja Ciebie, 8-ohmowe, bardzo dobrze. No inne też miał 8. Jakby 6, to byłoby, no, musiałbym tam przekwieć. No nie, nieważne. 87 decybeli maksymalnie. No to jest 10 cm. 150, od 20 do 150 W. I pełen zakres, panie kolego. O co chodzi z pełnym zakresem? Słuchaj, niektóre, chyba wszystkie, głośniki do surroundu mają wycięty zakres, panie kolego. Frekwencji. No. I to niektóre głośniki są znanych firm, na przykład takie, że kładziesz je na, do Dolby Atmos na przykład, nie? Że kładziesz je na przednich głośnikach, one strzelają do góry, odbija się dźwięk od sufitu i wpada w miejsce tam, gdzie odsłuchujesz. Tylko, że tak, po pierwsze musisz mieć sufit całkowicie płaski, bo jeśli masz jakieś na górze, no przecież w kinach domowych to na suficie coś jest, nie? Żeby ta akustyka kina jakoś tam działała. No przeważnie coś jest. No, to nie zawsze to się dobrze odbije i podejrzewam, że będziesz i tak słyszał średnie i wysokie tony z tego głośnika przed siebie. Niskich tonów wiadomo, że nie usłyszę, ale średnie i wysokie? Nie wiem, to jest taka symulacja, wiecie, wszystkie symulacje, to. Najlepiej powiesić prawdziwy głośnik. Zresztą dźwięk to nie jest laser, że się będzie odbijał idealnie w twoją stronę. To myślę, przecieki będą. Słuchaj, powiesić nad słuchaczem albo tutaj, albo z boku. No, może to nie w tym pomyśleniu, tylko jak mówię, nie? Z boku i w ten czas to naturalnie idzie z tego głośnika, a nie jakieś takie symulacje, tak jakbyś symulował, że masz Lamborghini, nie? A jeździł Trabantem. No, słuchaj. No. To albo masz, albo nie masz, nie? No, ale nieważne. Ważne są rzeczy odważne i trzeba to włączyć, zobaczyć, jak to gra. Myślę, że dobrze podłączyłem. Dobra. O, tu nie dokręciłem. A, nie. Tak nie można. Jest jeszcze jedno ale, tutaj do tych głośników, no zobaczmy tutaj z tyłu jest bass reflex, a to są głośniki, które się powinno raczej wieszać na ścianie lub tam na suficie, no i tu jest ten bracket, no to ten bass reflex będzie, panie kolego, zamknięty, no on będzie przy ścianie, a to jest najgorsze, co może być dla dziury bass reflexu, żeby przystawić ją centralnie przy ścianie, albo głośnik musi być przynajmniej tam, nie wiem, metr od ściany, ale to się tak nie da, nie? To jest głośnik do przywieszenia. Mogliby zrobić inne rozwiązanie. Mogliby dać z boku bass reflex albo z dołu, o tutaj. To w ten czas przy przywieszeniu on by miał jakieś... Tylko nie wiem, czy przy takim głośniku, czy to tak można. Słuchaj, no w sumie inni producenci robią tak. Widzisz, inni można, tylko że tam są głośniki, wiecie, w tej pozycji. A tu jest... No nie wiem, nie jestem inżynierem dźwiękowym, więc nie wiem, to by się trzeba inżyniera spytać, czy można to tak zrobić. Dobra, koniec gadania. Włączamy jakąś muzykę.
Dobra, poszedłem to tam wyłączyć, bo to stamtąd aż szło. Nie mogłem myszką tego ogarnąć. Ludzie, co się tu dzieje? No naprawdę dobrze grają, na 10 cm to tu jest moc. Oczywiście, no to nie będzie taka moc jak kolumny podłogowej, które, wiecie, głośniki takie, nie? No, fizyka, no to nie ma rzeczy nad... No jak, no pomyśl troszeczkę, no, ale chłopie grają ładnie. Jak na surroundy, to jest chłopie mega. Niektórzy mówią, że można je kłaść nawet na przód. No jak masz małe bardzo pomieszczenie, takie wiesz, 10 metrów kwadratowych, no. Dobra, porównajmy je z innymi surroundami. Czy to będzie jakaś różnica tego? Rozumiem, że to chodzi. No, idziemy. Dobra, najpierw użyjmy tego głośnika. Oczywiście drugi głośnik też będzie działał. Jest to, nie, będzie to odpalone w tę stronę na amplitunerze Sony. Czyli działają tylko te dwa głośniki. Żaden subwoofer, wszystko jest powyłączane, tylko te dwa tylne głośniki. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. You will not win. Whatever human you say, you will kill a million more. I won't betray them. You already have. No i teraz ten głośnik SFS, SVS. Oczywiście drugi stoi, jest podłączony. Tak samo stoi jak i tamten. Przy tamtym głośniku, po drugiej stronie pokoju. My name is General Zod. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. Betray them. You already have. Taka konkluzja ogólna. Słuchaj, tamte głośniki. No, klipsza, mogę powiedzieć, że to są głośniki. Klipsza tam, tamte, one mają te głośniki tak, więc to audio
z nich jest takie, no nie wiadomo skąd to audio tak naprawdę dochodzi. Jest tak jakby z każdej strony. Chyba taki jest cel tego głośnika, żeby to audio było, wiecie, z każdej strony. Tu jest bardziej taki, wiesz, wiesz skąd, skąd to audio dochodzi, taki kierunkowy ten dźwięk jest. Ale też fajnie, wiesz, powiem ci, że też fajnie i w takim małym pomieszczeniu jak ja mam, to mógłbym je nawet spoko na przód dać, bez problemu. Działałoby to z dobrym subem, nawet bez suba działają fajnie, a z dobrym subem, o panie, elegancko, spokojnie można było dać. Ja tam mam wielkie głośniki, tam mam tam, dlatego miałem wielkie problemy z, dalej mam, z falą pionową, czyli no dudni po prostu. Musiałem bas skręcić. Mam tam głośniki na 4 razy większy pokój. Po co ci tyle tego basu tam, nie? Także wczoraj się bawiłem z korektorem, tam troszeczkę lepiej jest teraz ustawione niż było, już tak nie dudni. Jeszcze troszeczkę akustyczne. Akustycznie musimy tam sobie ściany porobić. Tego studia. No za dużo głośników dałem, a te są naprawdę do takich małych pomieszczeń idealne. No i ten Black Ash, tutaj się nic nie brudzi. Są jeszcze w piano Black, czyli błyszczący i czarny i biały, ale to błyszczące jak chcesz, no, jak lubisz. Błyszczące to wiesz, zbierają odciski palców i kurz, nie? A te myślę, że będzie spoko. Ogólnie produkt. Nie mam im do zarzucenia nic. To jest 10 cm głośnik. A grają, pło, zajebiście. Prime Satellite Elevation Speaker. Tak się nazywa. Spoko. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z założeniem tego, bo naprawdę ciężko wchodzi. No, zobaczymy. Z tej strony są takie, widzisz, z wszystkich stron są takie miękkie tutaj, przyklejone takie gąbeczki, żeby nic nie porysowało. Tutaj widzisz, jak to żelastwo przykręcasz z tyłu do głośnika, to tu jest taka gąbeczka miękka, żeby ci nie porysowało głośnika. Pomyśleli o wszystkim i tutaj też z dołu. Ten, bo jak taką zwykłą blachę przykręcił, to mogę to tam, wiesz, przerysować, nie? Jest jeszcze taki bajer, wiesz co to jest? To jest taki sheet, to sobie wycinasz, przykładasz do ściany i to jest jeden do jednego z tym, nie musisz tego trzymać i zaznaczasz sobie, gdzie przykręcić, jak to będzie wyglądało. No to jest wielkość głośnika, wiesz? O, czy ja ci to pokazać. Nie musisz głośnika trzymać, po prostu wycinasz sobie i to jest wielkość, tak? Nie mylę się? Tak, to jest dokładnie wielkość głośnika, którą przykładasz do ściany i sobie robisz pomiar. Takie coś to jest normalnie, pomyśleli o wszystkim, rewelacja. Spoko, bardzo spoko. Słuchajcie. No jest instrukcja obsługi, oj. Dostajesz kołki, jakbyś chciał je kłaść tutaj tak jak one teraz stoją, to są te takie te gumeczki. Żeby stały na gumeczkach, a nie bezpośrednio na blacie, ale to one będą podwieszone i tak. Pomyśleli o wszystkim, także naprawdę spoko, czekam jeszcze na te blaszki, które będą blokowały, żeby z sufitu nie spadło, ale jak to się tak ciasno trzyma, to żeby tak nie spadnie, nikt nie będzie go ciągnął, tak się przynajmniej wydaje. Dobra, czyli co, polecam i pozdrawiam, na razie, za długo gadałem to wideo ma. Ale za to będzie więcej reklam, może hajs YouTube, może się coś wróci, nie wiem, na lody czy... Subskrybuj mój drugi kanał, na którym mam ostatnio co miałem. Brzoskwiniowy shake z maczka. O, jadłeś taki? Mówię ci. Trzeba tak jak macham przed ręką. Zajebisty. Macham przed twarzą. Musisz tego oduczyć, no na razie. Na razie idę je montować na suficie, ale będziemy dzisiaj oglądać Powrót do przyszłości 4 i cytatę historii. Znowu. Na razie.